raz ten, raz na przykład Paweł Justynę. Słucham. Jak tam się masz po ostatniej imprezie? Świetnie. No ja też się tak napierdziałem, straciłem przytomność później, raczej świadomość. Tak się narąbałem. Chyba byliśmy na innej imprezie. No nie, no byliśmy razem. Pamiętasz, tańczyliśmy 3 razy. Miałeś mi zostawić numer telefonu, dobrze mówię, że cię widzę, to wezmę ten numer telefonu. Tak, o nie, wiesz, no nie mam telefonu, to musi być. Nie masz telefonu? Tak, nie mam telefonu. Ten, co używam, to tylko wiesz, internet, sprawy. Bez karty? Nie mam, tak, nie mam numeru. I wszystko przez Wi-Fi? Mhm, ale nawet maila nie mam, wiesz. Straszna bieda. No. No dobra, jak ci nie wyszło wtedy z Marcinem, no to ze mną mogłoby być, pomyślałem. Tak, no. Mówisz. Nie no, ja mam się świetnie. Mhm. A to jest twój nowy chłopak? Słuchaj. No pewnie. Może być. Tak. No ta nawet się pójdzie i. No. Jest fajnie. No dobra, uciekam. Na hot doga do żabki. No i na zrówko. Dziękuję. Znaczy na tłuszczyk, o. O, no widzisz. Piciu, piciu. Piciu, piciu. Piciu, piciu. Piciu, piciu, siu, 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 siu. Tam w ostatnim tym party. No byliśmy na tym gay party razem. Nie, to nie. Tak, no pamiętam ciebie. Byłeś dobry świrus. A Marcin się, wpadłeś Marcinowi w oko, to byś mógł się do niego odezwać, tak już, jak się widzimy. Dla czym wy strajkujecie? Strajkujemy generalnie, ponieważ jest globalne ocieplenie i nasz rząd nie robią. Totalnie w ogóle nie interesują się tym, że może oni nie dożyją tych czasów, ale no nie oszukujmy się, to będzie nasza przyszłość, gdzie możemy tak naprawdę tego nie dożyć przez to, że no i ludzie po prostu zbieramy, nie wierzą. Zbieramy dziewczynę, która zaczęła to pokazać w Węgrzech. Codziennie stoi pod Sejmem właśnie z takimi napisami, wakacyjny stek, klimatyczny, żeby po prostu pokazać politykę. A co to jest te globalne ocieplenie, waszym zdaniem? Przez to, że wszyscy jak szybko ludzkość się rozwija i ile jakby nasypu jest produkowanego, przez to klimat się ociepla, robi się coraz cieplej, tnieją lodowce i to jest bardzo duży problem. Przez to, że wszystko jest zalewane teraz. A co do tego ma Polska, jakby nie mamy lodowców? No ponieważ nie, no na przykład chodzi też o tak, o gaz cieplarniany, chociażby to w jakich czasach jest u nas spalany węgiel. Przecież smog no, musi być czymś spowodowany, to nie jest, to nie bierze się stąd. No spalinami, że nie chce wam się ludziom jeździć rowerami i tak dalej. Ale to też ma wpływ. Ale ludzie przede wszystkim ocieplają swoje domy, znaczy ogrzewają jakby śmieciami. No nie, teraz już coraz mniej było takie. 10 lat temu teraz są takie kary, że to się nie opłaca. No nie wszędzie. My mieszkamy w takich miejscowościach dookoła Łodzi. To jest naprawdę 5 km od Łodzi. Ja mieszkam 40 km od Łodzi. Tak, i u nas ludzie naprawdę palą i to czuć czasem, jak się jedzie ulicą, że ludzie palą po prostu śmieciami. No to dzwonisz na straż miejską, przyjeżdżają, mandat im dają, raz, drugi, trzeci, one już później palą. Nie, tak to robią. Chodzi o to, że no tak, globalne ocieplenie, no. Podwyższanie się temperatury całej Ziemi. Więc jeśli my nic z tym nie zrobimy, to za 30 lat... Te 30 lat może się podwyższyć o 1,5 stopnia albo 2 stopnie, co już i tak będzie dla nas. To się wydaje niewiele, ale to naprawdę bardzo dużo. Bardzo złą sytuacją. A to nawet jest podłączone. Pani siada. A to już nawet jest
łagodny scenariusz, ponieważ jeśli nic z tym nie zrobimy, jeśli nie zaczniemy naprawdę zdawać sobie sprawę, ile wydzielamy tlenku węgla do atmosfery, no to ludzkość przestanie istnieć. Nasza przyszłość i to wpływa na nas, na naszą przyszłość, nawet nie wiadomo, tak naprawdę nasze życie się skraca przez to, budujemy planetę, no i próbujemy na to wpłynąć jakkolwiek, bo nasze władze raczej nic z tym nie robią, nawet nie. A co ci nie mają nic do powiedzenia? To trzeba i do Warszawy. Dlatego, no, ci to są pionki w grze. My poprzez to, że tutaj siedzimy w Łodzi, to wspieramy działalność w Warszawie też przy tym. No i dużo osób podchodzi, robi nam zdjęcia, więc to w internecie będzie się rozszerzało. Więc to już nawet to będzie widoczne. No niby macie rację, ale tu będzie i tak ciężko, to tak wiecie. No nikt nie powiedział, że będzie ładno, plus to będzie bardzo ciężko z tego. Ale jesteście w ogóle tutaj pełnoletni? Nie. To już w ogóle zaraz będziecie mieli taką lipę, że hej, rodzice wzywani i tak dalej. Ja chciała zrobić program, który do 2020 chyba wycofają się w ogóle państwa wszystkie Unii Europejskiej z użycia węgla. I Polska była jednym z krajów, która zaprotestowała przeciwko temu. Z użycia węgla? No bo my mamy kopalnie węglowe. Mamy biznes. To jest po prostu to, w jak dramatyczny sposób niszczymy przez to. Ale to jest jedyna gospodarka, pieniądze. Właśnie, dlatego to będzie u nas strasznie trudno zmienić, ponieważ u nas jedyna gospodarka cieplna, jeśli chodzi o energię cieplną, no, to jest węgiel. A to właśnie trzeba zmienić. Trzeba, to jest po prostu strasznie niezdrowe. Trzeba zacząć. A w czym? A któż z was mieszka w domku jednorodzinnym? I czym palisz? I myślisz, że gaz jest lepszy? W pewnym sensie na pewno nie wydzielam tyle. Nie tyle, a nie więcej? Czytałaś na ten temat? No ale gaz jest bardziej niezdrowy. A zobaczcie, gdzie jest największe globalne ocieplenie i jakie tam są problemy. Czy problemem jest właśnie, że ludzie palą śmieciami, czy czymś innym, czy jak to wygląda? Największe globalne ocieplenie, no trudno tak powiedzieć, gdzie jest największe, ponieważ globalne ocieplenie jest wszędzie. Jest sporządzona mapa, na której są zaznaczone miejsca najbardziej zanieczyszczone węgla w Europie. I Polska jest centralnie na czerwono, cały obszar Polski jest po prostu zarysowany na czerwono, a państwa dookoła są ładne albo żółte, albo zielone i jest wszystko w porządku, ponieważ u nich na przykład są elektrownie atomowe, które nie wydzielają aż takich złych gazów dla powietrza. Nie wgłębiałem się w ten temat, więc nie wypowiadam się na rzeczach. Krowa również, krowa beka, krowa pierdolka, jak tam kiedyś mówiliśmy. I przy takiej dużej, na przykład na tych różnego rodzaju farmach, kiedy mamy bardzo dużo krów, one produkują, cała ta hodowla, oprócz tego, że jest to bardzo duża emisja CO2 do środowiska, jest również metan, który no, nam bardzo... Z ich pierdów ci wszystko chodzi? Tak. I nie, to był taki przykład, bo... Ale też chodzi o to, że one zużywają bardzo dużo wody, jest dużo i wody. 80% wody pochodzi od zwierzęta, a ta woda jest potrzebna nie tylko ludziom. Nie, no ile wody marnują ludzie. Co? No tak, to oczywiście. A zwierzęta nam dają pokarm. Tak, ale na przykład ja nie spożywam mięsa od 4 lat i jak widać żyje, istnieje. Ile przez te 4 lata by zjadło tego mięsa? I myśląc, że statystycznie jest mięso je się 3 razy w tygodniu, to jest tak, jeden je 3 razy dziennie, drugi raz je raz na miesiąc, ale policzmy, że 3 razy w tygodniu jadłabym posiłek zawierający mięso, oprócz tego, że ocalam zwierzęta, ale tyle emisji CO2, ile nie pochłania to, że nie zjadłam tego oraz ile wody oszczędzam w ten sposób, to jest naprawdę bardzo, tego nie da się teraz wyliczyć, ale naprawdę, nie wiem, czy słyszał Pan o kalkulatorze węglowym, tam można naprawdę bardzo dużo wyliczyć, ile śladu węglowego zostawiamy po sobie. No i też... Nie patrzyłem tego. Właśnie polecamy ze swoich podróży i z tego, jak żyjemy na co dzień, czy tego, jak ocieplamy nasz dom, praktycznie wszystko można sprawdzić. Dlatego też polecam panu, żeby pan właśnie, nie wiem, jest dużo filmów na YouTubie, jest dużo artykułów o tym, no to można też się trochę o tym dowiedzieć. Bo to też od jest tak fajnie, to od prawdziwych informacji, a nie tylko
Wiem i dlatego tak się dziwię, że ten, że strajkujecie. Bo troszkę jesteście kimś manipulowane też. Moim zdaniem. Bo tam ostatnio widziałem wczoraj jakaś tego się tam produkował ktoś, nie wiem kto. Dzisiaj widzę was, wy młode osoby. A to nie było mnie o tej porze. Nie no, nie rozumiem. Chodzi o to, że tak naprawdę my tylko nie mówimy, zatrzymajcie globalne.